Jesteśmy z Kasią Bujakiewicz, która była jurorem w konkursie na hit lata 2013 w Kobylnicy. Kasiu, jak wyglądały obrady jury? No były dosyć burzliwe, ponieważ każdy ma zupełnie inne gusta muzyczne. Natomiast w jednym miejscu się spotkaliśmy, czyli zespół Make, i to był nasz sukces, ponieważ no ja chciałam taki właśnie hit jak publiczność, bo mi się bardzo podobał zespół After Party. Natomiast no musieliśmy spokojnie podejść do tego tematu, bo wiedzieliśmy, że tak i tak publiczność wybierze swoje, więc my możemy spokojnie wybrać swojego faworyta. No i to była najpiękniejsza ballada naprawdę tego wieczoru. No tak, ale zespół Make po pierwsze ma już dość ugruntowaną pozycję na rynku, zespół, który zdobył teraz na Grand Prix, ale wybraliście również zespół After Party. Z tego, co się dowiedziałem podczas obrad jury, to był twój typ, ty doceniłaś, że publiczność pokochała ten kawałek i od początku stałaś za nimi murem. Znaczy ja pokochałam ten kawałek i się okazało, że publiczność też, po prostu oni mnie porwali absolutnie. No jeszcze miałam drugiego faworyta i to jest strasznie trudne, nie chcę być w jury, wolę się bawić z publicznością i nie wybierać, bo Marcin Segieńczuk też bardzo fajny, też taką półballadę miał i no jeszcze zespół Fanatic, więc no to było strasznie trudne, natomiast zespół After Party zrobił takie wejście jak zespół Weekend mniej więcej. Mieliśmy przyjemność rozmawiać z Rafałem Olbrychskim, który przyznał mi się, że nie był skłonny zgodzić się na występ tutaj, na udział w obradach jury, gdyby nie ty. Mówił również, że to była podróż sentymentalna. Jak ty się do tego odnosisz? Znaczy jak ja usłyszałam tą propozycję, to od razu powiedziałam, że tak, że jak najbardziej, bo jakby po 15 latach chciałam zobaczyć, co się zmieniło, co jakiś czas słyszę, co gdzie tam, mniej więcej wiem, co u kogo, tutaj z tych disco-polowych artystów, bo myśmy z Robertem Glińskim przy Kochaj Rób Co Chcesz absolutnie się zakochali i myśmy dokładnie znali wszystkie zespoły. I ten film był taki naprawdę nie prześmiewczy o disco polo, tylko taki bardziej dokumentalny, jak to wszystko wyglądało, więc bardzo chciałam zobaczyć, jak to wygląda, bo teraz no jeszcze na fali zespołu Weekend, no to Jezus Maria, no dowiedziałam się, że gwiazdą wieczoru ma być zespół Weekend, no nawet się z nimi nie zdążyłam przywitać specjalnie. No właśnie, ty się nie kryjesz ze swoją fascynacją tym gatunkiem, jednak to nie jest dość częsta postawa niestety. Ludzie się wstydzą tej muzyki, ale słuchają jej miliony. Jak to jest? Jak ty oceniasz to zjawisko? Wiesz co, ja 15 lat temu już jakby byłam znana, że nawet specjalnie nie byłam angażowana po filmie Kochaj, rób co chcesz, do przez 2 lata w zasadzie nic nie robiłam, ponieważ wszyscy byli przekonani, że jestem gwiazdą disco polo, no Jezus Maria, no zespół Weekend zrobił właśnie coś takiego jak zespół Boys 15 lat temu, czyli na każdej imprezie śpiewa się Jesteś szalona po 2 godzinach mniej więcej, a teraz na każdej imprezie śpiewa zespół Weekend, więc ja, jak mi się coś podoba, to mi się podoba. No byłam wkręcona, ja lubię każdy gatunek muzyczny, byłam wkręcona w hip-hop, jestem nadal, dalej mam swoich faworytów, lubię niektóre kawałki disco polo i uważam, że zespół After Party czy Make niczym się nie różnią od zespołów takich topowych granych w innych stacjach radiowych. Tutaj za kulisami słyszeliśmy opinię, że jesteś prawdziwą ambasadorką gatunku disco polo. Jak możesz to skomentować? No jeżeli jestem, to super, bardzo się cieszę, bo oczywiście wszyscy jesteśmy bardzo napuszczeni, a ten świat jest naprawdę fajny i nie ma tutaj tego blichtru takiego, nie ma napuszczenia, nie ma gwiazd, tu każdy z każdym się wita, wszyscy się uśmiechają, wszyscy się znają i wszyscy się wspierają. Tego nie ma w innych takich tam koncertach, chociaż nie brałam udziału w zbyt wielu. Czy mogłabyś w takim razie przekonać, polecić niezdecydowanym tego typu imprezy albo Kobylnicę za rok? O Jezu, polecam serdecznie. Naprawdę, można przyjechać z dziećmi, nic się nie dzieje, jest wesoło, na uśmiechu. Można przyjść w trampkach, tenisówkach i się świetnie bawić na trawie.